Witajcie serdecznie z tej strony Legofanka. Żeby nie zajmować cennego czasu, ja już otworzyłam tą paczkę, także przedstawię Wam dzisiaj zawartość paczki, którą otrzymałam od firmy Blue Ocean Polska. Jak najbardziej firmie dziękuję. To co? Wielki opening. Boom! Znajdują się tutaj dwa zestawy z kartami. Pierwszy z nich jest to blister pack. W blister packu znajdziemy 5 saszetek, z czego łącznie tutaj 25 kart plus jedna złota karta limitowana. Cena takiego blister packu jest to 19,99 i te saszetki oraz zestawy startowe są dostępne we wszystkich dobrych punktach sprzedaży, czyli m.in. w Empiku, różnorodnych kioskach czy w niektórych sklepach. Warto szukać, bo na pewno coś takiego znajdziecie w wielu miejscach. Dostałam również rozpiskę z kartami limitowanymi, których jest 25, plus jest jeszcze 227 kart zwykłych. Łącznie jest do zebrania 252 karty. Takie limitowane karty będzie można otrzymać. Niektóre jeszcze nie wiadomo kiedy, ponieważ szczegóły są nieznane, ale większość tych kart będzie na przykład w magazynach albo w zestawach blister. Także trzeba polować, jeśli chcecie mieć wszystkie te karty. Będzie można również mniej więcej w kwietniu dokupić brakujące karty na stronie Empiku. Także jeśli komuś zabraknie, to nie ma żadnego problemu. Otrzymałam również zestaw startowy z albumem. Taki zestaw startowy ma jedną saszetkę z kartami, jedną limitowaną kartę. Chyba nie. Mamy dwie limitowane karty, bo jeszcze mamy kartę z Jayem i kartę z Kajem. Plus jeszcze są plansze do gry. Cena takiego albumu to 35 zł bez grosza. Jak najbardziej warto kupić coś takiego na sam początek, bo przecież trzeba mieć gdzie kolekcjonować te karty, gdzie je trzymać. Plus jeszcze tutaj można grać, ponieważ przecież są plansze. Jeszcze dodatkowo będzie można dokupić saszetki oddzielnie. Mniej więcej 4 zł będą one kosztowały i będzie można je kupić praktycznie wszędzie po 5 kart. Plus jeszcze będą multipaki, czyli 5 saszetek plus 2 karty limitowane. I co tu jeszcze chciałam Wam ciekawego powiedzieć? Kolekcję już możecie znaleźć w kioskach, salonach prasowych. Warto szukać. Co ciekawe, jest nowość, której nie było wcześniej w kartach, w seriach z kartami. Dokładniej będą podwójne karty smoków i podwójne karty ultra dobrzy kontra źli. Ja jeszcze na takie karty nie trafiłam. Otworzyłam już jedno opakowanie. Możecie zobaczyć na kanale, na jakie karty trafiłam. A to wszystko otworzę już naprawdę niebawem. Będziecie mogli się na dniach spodziewać odcinków. Także ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Cześć!